Grzegorz Nowowiejski, partia Korwin. Zaskakujące, drugi raz zadaję pytanie i drugi raz z rzędu zgadzam się z kolegą z PSL-u, ale mniejsza o to. Chciałem przejść do zresztą branży rolnej, nawiasem mówiąc, też do głosowania, które również było 14 kwietnia, ale nie tego słynnego, a mianowicie do ustawy o obrocie ziemią. Pan się wstrzymał w tym głosowaniu i bardzo mnie to ciekawi, dlaczego. Chciałbym przytoczyć kilka punktów albo postanowień tej ustawy. Prawo pierwokupu ziemi rolnej, jeśli nie kupuje jej rolnik indywidualny, mają sąsiedzi, następnie Agencja Nieruchomości Rolnej, dopiero potem zwykli kupujący. Rolnik indywidualny musi mieć kwalifikacje, gospodarstwo mniejsze niż 300 hektarów i mieszkać w danej gminie minimum 5 lat i oprócz tego spełniać pewne kryterium dochodowe. Z nabytej ziemi rolnik nie może sprzedać Przepraszam za słowo poganiać, jeszcze 8 ugrupowań chcę zadać pytanie. Oczywiście, bardzo tylko proszę jeden punkt skrócić. I już zadaję pytanie. Okay. Mhm. Oprócz tego kopię każdej umowy sprzedaży na ziemię rolną należy przesyłać do Wielkiego Brata, do Agencji Nieruchomości Rolnej. I tutaj mam pytanie, co pan sądzi o tej ustawie i dlaczego, w przeciwieństwie do całego pana klubu, nie był pan przeciw, tylko pan się wstrzymał? Uważam, że jakby ta ustawa była nie wprowadzona, to sytuacja byłaby dużo gorsza. Po pierwsze, a nie uważam Agencję Rynku Rolnego za Wielkiego Brata, który nas ma dusić i niszczyć. Oczywiście, jeżeli tam są układy korupcyjne, jeżeli są nieuczciwi ludzie, jeżeli są kolesie, to tak jest, jak pan mówi. Ale po to są instytucje. Przepraszam, ale pan nie rozumie tego, że oprócz rolników indywidualnych państwo ma mieć swoje instytucje. Jeżeli te instytucje działają dobrze, to jest dla państwa pożytek. Słusznie, a nie, jeśli więc działają dobrze. Te instytucje mają nas wspierać przed tym, żeby obcy nam nie wykupili za bezcen tej ziemi, dopóki ona jest tania. Chociaż to jest rzecz dyskusyjna, bo polska ziemia miała przez dziesięciolecia, przez stulecia nawet taką własność, że z Niemca, ze Szkota, z Holendra robiła Polaka. Ona miała taką własność, chociaż Polski nie było. Bo to jest piękna ziemia polska. Także to głębiej tak na to chcę odpowiedzieć. Także ta ustawa, ona mi się w pewnych rzeczach nie podobała i dlatego się wstrzymałem. To dlaczego nie był pan przeciw? Ale zasadniczo, gdybyśmy tej ustawy nie uchwalili, to byłoby dużo gorzej. Absolutnie. Bo wchodzi w grę za parę dni już prawo, które przyjęliśmy wchodząc do Unii Europejskiej, że jest wolny obrót ziemią i sprawa by się jakby stała bardzo trudna, bo bardzo wielki kapitał mógłby tutaj te połacie tej ziemi nam zawłaszczyć, tak jak zawłaszczył nam zakłady pracy. No i teraz jesteśmy w sytuacji, mój syn mówi, że około 90-100 miliardów złotych legalnie wypływa z Polski co roku. I teraz jeszcze do tego by doszła ziemia, to kolejne zubożenie majątku polskiego. No i dlatego uważam, że ta ustawa była koniecznością. No tak, ale ona ogranicza również Młodzież Wszechpolska. Jest.